Jest środa, jest godzina 18. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, a to są środowe spotkania z dziejami Ziemi, oczywiście na kanale Wszechnica. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o żywych skamieniałościach. Każdy, czy się interesował paleontologią, czy nie, słyszał ten termin żywe skamieniałości albo żyjące skamieniałości. Na pewno wiele grup organizmów Państwo kojarzą, zwierząt czy roślin, które się kryją, które generalnie pasują do tego terminu żywa skamieniałość. O tych zwierzakach, bo głównie o zwierzętach dzisiaj będziemy rozmawiać, o tych sobie właśnie dzisiaj pogadamy. Zadamy sobie pytanie, co to w ogóle są żywe skamieniałości? Czy to jest termin naukowy, czy taki bardziej publicystyczny, nazwijmy to? I które z żyjących obecnie grup organizmów naprawdę pasują do tej definicji, czy ona jest naukowa, czy nie, no to za chwilę, ale zrobimy sobie taki przegląd przez te różne grupy organizmów, które powszechnie w świadomości społecznej są uznawane właśnie za żyjące skamieniałości. Zanim zaczniemy, to oczywiście gorąco zachęcam Państwa do zadawania pytań w tematyce wykładu na naszym czacie. Ja potem po mojej pogadance wrócę tradycyjnie do tego czatu. Zobaczę, co Państwa najbardziej interesuje w temacie żywych skamieniałości. Postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania i tutaj Państwa ciekawość zaspokoić, o ile mi oczywiście moje kompetencje, moja wiedza pozwolą. Zacznijmy sobie może od tego w ogóle, co to są te żywe skamieniałości. Tak jak powiedziałem, większość z Państwa, jeśli nie każdy, się z takim terminem pewnie spotkał, być może nawet w szkole, gdzieś na lekcjach biologii. Ja tutaj podałem taką definicję ściągniętą po prostu z Wikipedii, że żywe skamieniałości są to organizmy, gatunki czy grupy roślin oraz zwierząt znane jedynie ze skamieniałości, znaczy takie, które żyją dzisiaj i znane ze skamieniałości i nie mające bliskich innych żyjących krewnych, czyli jakieś zwierzę albo roślina albo grupa zwierząt czy roślin, która żyje dzisiaj i żyła w przeszłości geologicznej, więc znamy ich skamieniałości, ale dzisiaj nie ma innych blisko żyjących krewnych tego zwierza czy grupy zwierząt. I już na samym początku z tej definicji czujemy, że jest to definicja trochę pozbawiona naukowego sensu, dlatego że co to znaczy, że są to gatunki lub grupy roślin i zwierząt? No to gatunki czy całe grupy organizmów. Jeżeli mówimy o jakimś zwierzęciu, które żyje dzisiaj i nie ma blisko żyjących dzisiaj krewnych, ale miało krewnych oczywiście w przeszłości geologicznej, no to to jest co innego niż kiedy mamy całą linię rozwojową, całą grupę różnych zwierząt, wiele gatunków, wiele rodzajów i je również byśmy mieli uznawać za żywe skamieniałości. No to w końcu uznajemy tylko jeden gatunek, czy całą jakąś grupę tych gatunków? Więc to jest taka definicja bardzo nieścisła. Żywe skamieniałości to jest bardziej taki termin publicystyczny czy popularyzatorski. Zazwyczaj mam takie wrażenie, że ten termin kojarzy się raczej ludziom, czy po prostu jest mylony z terminem relikty. Raczej za ludzie uznają za żywe skamieniałości te organizmy, które po prostu kiedyś w przeszłości geologicznej należały do jakiejś bardzo zróżnicowanej, licznej grupy, która na przykład w erze dinozaurów miała wiele gatunków, ich była cała masa, były bardzo różnorodne, miały różne kształty i rozmiary, różny tryb życia, a dzisiaj żyje na przykład jeden gatunek. To by były bardziej relikty, czyli jakieś powiedzmy formy, które dziś są rzadkie, rzadko występują, jest jeden czy dwa gatunki i są takimi właśnie reliktami, pozostałością dawnego, dużego zróżnicowania, ale często pod tą definicję żywych skamieniałości podsuwa się również takie organizmy, których dzisiaj jest wiele gatunków, wiele rodzajów, które są całkiem różnorodne, ale ze względu na to, że korzenie tych grup ewolucyjne sięgają wielu set milionów lat w przeszłość, to je się też kojarzy tutaj z żywymi skamieniałościami, no bo są stare. Omówimy sobie też takie grupy za chwilę. Na samym dole tej planszy chciałem zwrócić Państwa uwagę na termin stabilomorfizm. To jest prawdziwy termin naukowy, wprowadzony zresztą przez polskich paleontologów, o którym sobie dzisiaj też powiemy parę słów, bo to, co jest zazwyczaj kojarzone
w taki właśnie popularyzatorski czy publicystyczny sposób z żywymi skamieniałościami w nauce nosi nazwę stabilomorfizmu. Wyjaśnimy sobie ten termin za moment i zobaczymy, które z tych organizmów czy grup organizmów powszechnie uznawane za żywe skamieniałości będą się trzymały definicji stabilomorfizmu. Ale o tym za chwilę. No więc spójrzmy sobie na takie grupy organizmów, które są powszechnie tak kojarzone z tym, że są żywymi skamieniałościami i sprawdźmy, czy to generalnie ma ręce i nogi, tak z naukowego punktu widzenia. Jedną z takich grup emblematyczną, która często się mówi, że jest niezwykle stara, więc to na pewno są jakieś żyjące skamieniałości, organizmy, które no, przetrwały, nie wiem, dinozaury, przetrwały mamuty i dotrwały do dzisiaj, są rekiny. I tutaj pokazuję planszę z tym słynnym żarłaczem ludojadem, największym takim makrodrapieżnym rekinem dziś żyjącym. I no, generalnie rekinów dzisiaj mamy bardzo, bardzo dużo. Mogą być tak duże jak ten żarłacz ludojad, mieć po 5-6 metrów i polować na inne duże zwierzęta, ale mogą być też małe rekinki gdzieś zakopujące się w piachu, mogą być wielkie rekiny filtrujące plankton z toni wodnej, jak na przykład rekin wielorybi, czy taki inny rekin megahasma. Mogą być rekiny takie jak ryba młot, czyli ten rekin z taką czaszką śmiesznie tak poszerzoną, prawda? Państwo na pewno kojarzą. Więc już czujemy, że rekiny to są zwierzęta bardzo zróżnicowane dzisiaj. Rekinów jest wiele gatunków, wiele rodzajów, to jest wiele różnych rzędów, wiele, powiedzmy, linii rozwojowych i one mają różne kształty, rozmiary, różny tryb życia. Więc generalnie dzisiaj rekiny ciągle są bardzo zróżnicowane. Jest to jednak grupa rzeczywiście niezwykle stara, bo najstarsze pewne rekiny sięgają no, do syluru, czyli powiedzmy mają te 400 kilkadziesiąt milionów lat i to są zwierzęta, które faktycznie przetrwały to największe wielkie wymieranie w dziejach Ziemi, czyli te, które miało miejsce pod koniec permu 250 milionów lat temu, przetrwały erę dinozaurów, przetrwały potem no, całą erę ssaków epokę lodowcową, przetrwały mamuty, dotrwały do dzisiaj. Natomiast te paleozoiczne rekiny były zupełnie inne niż te, które żyją współcześnie. Tu mam przykład takiego karbońskiego rekina, który, no, jak Państwo widzą, kompletnie nie przypomina większości dzisiejszych rekinów. Ma taki kolec za czaszką, ma płetwę ogonową, proszę zwrócić uwagę, zupełnie inną niż dzisiejsze rekiny. Nie taką z dwoma płatami górnym i dolnym, ale ten ogon jest taki podłużny, trochę przypomina może ogon węgorza. No, płetwy też tutaj i te piersiowe i te brzuszne no, wyglądają zupełnie inaczej niż u dzisiejszych rekinów, więc już widzimy, że w przeszłości geologicznej rekiny również były grupą niezwykle zróżnicowaną. Podobna rzecz tyczy się krokodyli. Krokodyle to jest taka kolejna grupa, która uchodzi za żywe skamieniałości. Tu jest sytuacja bardzo podobna co z rekinami. Żyją dzisiaj, ale żyły i w erze dinozaurów, prawda? Przeżyły dinozaury. Dzisiaj krokodyle również są tak naprawdę dosyć zróżnicowane, bo mamy wielkiego krokodyla słonowodnego, wielkiego krokodyla nilowego, ale mamy i gawiale, no to powiedzmy są krokodyle ich kuzyni, krokodylomorfy, tak byśmy powiedzieli. Mamy gawiale, Państwo pewnie kojarzą, gawial gangesowy z takim długim, cienkim ryjem poszerzonym na końcu, który żyje w Azji. Mamy kajmany, mamy krokodyle słodkowodne. No masa tego jest, one przyjmują różne kształty i rozmiary, więc to jest również grupa bardzo zróżnicowana. A w przeszłości geologicznej, podobnie jak w przypadku rekinów, krokodylomorfy, szeroko pojęte, również były bardzo różnorodne. Żyły olbrzymie mezozoiczne krokodylomorfy, które miały po 10 metrów długości i polowały na dinozaury, ale były i takie krokodylomorfy jak ten, którego Państwo widzą teraz, który był powiedzmy wielkości pieska, takiego niedużego, miał kończyny ustawione tak jak ssak niemalże i w zasadzie potrafił biegać po lądzie, czyli nie ciągnął brzucha po piasku, tak jak dzisiejsze krokodyle, ale normalnie chodził z kończynami niemalże wyprostowanymi, potrafił nawet galopować. Więc krokodylomorfy dziś są zróżnicowane, w przeszłości geologicznej były bardzo zróżnicowane.
To podobnie jak z tymi rekinami. To są takie grupy organizmów, rekiny, krokodyle, które są po prostu dosyć takie stare ewolucyjnie faktycznie. Natomiast czemu akurat krokodyle i rekiny się wyróżnia jako te takie pradawne i uważa się, że to są żywe skamieniałości? No jest przecież masa innych organizmów, które są równie stare, jeśli nie bardziej stare. Z samych zwierząt weźmy chociażby owady. Prawda? Owady pojawiły się daleko, daleko w erze paleozoicznej, kilkaset milionów lat temu. Czemu ich się tak powszechnie nie sądzi, że są żywymi skamieniałościami? Owady również są bardzo zróżnicowane. Więc już Państwo widzą, że tutaj kwestia tego zróżnicowania i kwestia tego, na jakim szczeblu, że tak brzydko się wyrażę, rozdzielczości taksonomicznej my jesteśmy, czy mówimy o jednym tylko gatunku, czy o rodzaju, czy o całej jakiejś rodzinie, czy gromadzie zwierząt, no to tutaj to jest w ogóle kompletny chaos. Nie ma tego sprostowania, którą tą jednostkę systematyczną my uznajemy za żywą skamieniałość. Czy konkretnie jakieś gatunki, czy całe rodziny, gromady, rzędy organizmów. Więc i rekiny, i krokodylomorfy, czy krokodyle, one tak w świadomości społecznej no, pasują do tych żywych skamieniałości, tak się uważa, ale to jednak z naukowego punktu widzenia no, nie ma za wiele sensu, jak i cała ta definicja żywych skamieniałości, więc to chciałem Państwu pokazać. Równie dobrze moglibyśmy ptaki uznawać za żywe skamieniałości, no bo przecież powstały w okresie jurajskim, ptaki wywodzą się od dinozaurów, są dinozaurami w zasadzie, no to w sumie czemu nie? Czemu ich, czemu akurat krokodyle, które pojawiły się kilkadziesiąt milionów lat wcześniej, uznać za żywe skamieniałości, a już ptaków nie, prawda? No więc czujecie Państwo, że tu jest pewien problem, pewien taki chaos, nie ma tego naukowego podejścia. I parę lat temu pojawił się termin, który chciał wprowadzić porządek właśnie wśród żywych skamieniałości, żeby jakoś te organizmy, które są nazywane żywymi skamieniałościami, jakby no, nałożyć na to pewien naukowy taki porządek. Ten termin to stabilomorfizm. Jest to termin stworzony przez dwóch polskich paleontologów zresztą, Adriana Kina i Błażeja Błażejowskiego, którzy badali skrzypłocze, takie organizmy, które również za żywe skamieniałości uchodzą. I dzisiaj sobie o tych skrzypłoczach tak naprawdę najwięcej powiemy, ale na samym końcu tego dzisiejszego spotkania. Natomiast oni stworzyli termin stabilomorfizm, który składa się z dwóch kryteriów. Oni stwierdzili, że stabilomorfem, czyli tym organizmem, który rzeczywiście no, pasowałby w pewnym sensie do tej definicji, takiej naukowej definicji żywej skamieniałości, są takie organizmy, które znajdują się w tym podziale taksonomicznym co najwyżej na poziomie rodzajowym, zaraz to wyjaśnię do końca o co chodzi, oraz takie, i to jest to tak zwane kryterium taksonomiczne, oraz takie, które przeżyły przynajmniej jedno wielkie wymieranie, czyli przynajmniej jeden wielki kryzys biotyczny, który miał miejsce na naszej planecie. I to jest tak zwane kryterium stratygraficzne, czyli dwa kryteria, taksonomiczne i stratygraficzne. Na czym polega kryterium taksonomiczne? Państwo kojarzą pewnie ze szkoły, że organizmy w biologii, w paleontologii również podlegają systematyce. Naukowcy grupują organizmy, zwierzęta, rośliny i inne w pewne szczeble. Właśnie służy temu taksonomia. I mamy królestwo zwierząt na przykład i królestwo roślin. To są osobne te królestwa. Teraz trzymając się tylko królestwa zwierząt, królestwa dzielą się na typy. W tym wypadku tu jako przykład są strunowce podane. Typy dzielą się na gromady, na przykład ssaki. W takiej szkolnej terminologii to gady są również gromadą, ryby by były gromadą. Tutaj paleontolodzy by się z tym nie zgodzili, ale trzymając się tych takich szkolnych, biologicznych podziałów, no to ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki to są różne gromady. Te gromady dzielą się na rzędy, na przykład ssaki drapieżne. Rzędy dzielą się na rodziny, w tym wypadku psowate. No i rodziny składają się z rodzajów. No i tutaj taki popularny rodzaj w rodzinie psowatych to jest rodzaj Canis. Do rodzaju Canis należą różne gatunki i gatunek to jest ta podstawowa jednostka systematyki biologicznej. Na przykład Canis lupus, czyli wilk szary. Canis familiaris to już będzie inny gatunek, to będzie pies domowy. Inny gatunek w obrębie rodzaju Canis. Czyli mamy rodzaj Canis i on się składa na przykład z gatunku Canis lupus, to będzie wilk. Canis familiaris, pies domowy. Sprawa jest prosta. Więc w nazwie, w tej definicji stabilomorfizmu tych organizmów, które rzeczywiście się nie zmieniły
morfologicznie nie zmieniły swojego kształtu od milionów lat, będą takie organizmy, które jakby nie przekraczają, nie idą wyżej w tym podziale niż do poziomu rodzaju. Czyli to mogą być różne gatunki w obrębie jednego rodzaju, albo to może być jeden jakiś gatunek. Prawda? Czyli dajmy na to, gdyby to był Canis lupus i on by trwał sobie przez miliony lat, no to by już pasował do tej definicji pod kątem tego kryterium taksonomicznego, ale to mógłby być i Canis lupus, i Canis familiaris na przykład, bo oba należą do rodzaju Canis. Generalnie albo to są gatunki, albo rodzaje, nie wyżej. Już rodziny nas nie interesują, rzędy nas nie będą interesowały. Więc rekiny dzielą się na masę różnych rzędów. Wszystkie rekiny dziś żyjące to jest wiele linii ewolucyjnych, wiele rzędów. Więc rekiny, jako cała grupa organizmów, nie będą już pasowały do definicji stabilomorfizmu. Trzeba spojrzeć na konkretne gatunki albo na konkretne rodzaje. Tylko tak można dojść do tego, czy dany organizm rzeczywiście zachowuje ten ewolucyjny taki konserwatyzm i się nie zmienia. Będzie stabilomorfem, czy tą, no nazwijmy to brzydko, żywą skamieniałością. Więc to jest to kryterium taksonomiczne. Interesują nas tylko gatunki albo rodzaje. Natomiast musi być drugie kryterium, no bo co? Patrzymy sobie na gatunki i rodzaje. Gatunki i rodzaje się zmieniają co chwilę. Musimy postawić te granice. Od kiedy rzeczywiście liczymy, że dany gatunek czy dany rodzaj jest tym stabilomorfem? To, tak jak z tymi ptakami powiedziałem. No ptaki to jest oczywiście tak jak rekiny, cała wielka grupa i tam jest wiele rzędów, więc nie możemy ptaków całych jako grupy analizować pod tym kątem, ale możemy sobie wybrać jakiś jeden gatunek ptaka i teraz stwierdzić, no dobra, kiedy decydujemy, że on jest tym stabilomorfem? Kiedy? Jak przeżył 5 milionów lat? 10? 20? Kiedy? Kiedy postawić tą granicę czasową? I temu służy kryterium stratygraficzne. Tutaj badacze stwierdzili, że stabilomorfem będą takie gatunki albo rodzaje, które przeżyły minimum jedno wielkie wymieranie, czyli to ostatnie kredowe. W ostatnich, powiedzmy, 540 milionach lat było 5 wielkich wymierań. Wymieranie ordowickie, dewońskie, permskie, triasowe i to najsłynniejsze kredowe, które kończy nam erę dinozaurów. Wtedy wymarły dinozaury, wymarły gady morskie, wymarły amonity. Cały ten mezozoiczny świat się zakończył i wtedy zaczęła się era ssaków. Więc jeżeli będziemy mieli gatunek albo rodzaj cały, czyli kilka gatunków należących do jednego rodzaju, które przetrwały przynajmniej to ostatnie wymieranie kredowe, to jesteśmy w domu, to będzie właśnie stabilomorf, czyli ta, no tak sobie powiedzmy brzydko, żywa skamieniałość. Ale to mogą być organizmy starsze. Jak Państwo zobaczą za chwilę, większość stabilomorfów to są zwierzęta, które przetrwały wymieranie kredowe faktycznie, ale będą też i takie, które przetrwały więcej tych wymierań. Bo to mogą być takie, które przetrwały i to triasowe i kredowe, i permskie i triasowe i kredowe, a może i takie, które są starsze niż wymieranie ordowickie, a takie zapewniam będą. I teraz sobie zrobimy przegląd przez te właśnie takie grupy organizmów, które są uznawane powszechnie za żywe skamieniałości. Przetestujemy sobie teraz tę hipotezę naukową, przetestujemy sobie to kryterium taksonomiczne, stratygraficzne, żeby sprawdzić, czy te żywe skamieniałości spełniają definicję stabilomorfizmu, czy będą tymi stabilomorfami. Ja się głównie tutaj skupiłem na zwierzętach. Na końcu wspomnę słówko o roślinach, bo Państwo zobaczą, że wśród roślin stabilomorfizm również się zdarza, ale głównie pogadamy sobie o różnych zwierzakach. No to jedziemy. Zaczynamy od pewnego małego gada, który jest jednym z najbardziej emblematycznych przykładów podawanych jako żywa skamieniałość. Jest to hatteria. Hatteria jest gadem żyjącym endemicznie na jednej z wysp Nowej Zelandii. Wygląda tak jak na załączonym obrazku. Przypomina jaszczurkę, ale nie jest to jaszczurka. Hatteria należy do takiej grupy gadów, proszę Państwa, zwanej sfenodontami. Sfenodonty to są kuzyni jaszczurek i węży, ale jest to grupa, która się oddzieliła od linii ewolucyjnej biegnącej do dzisiejszych jaszczurek czy węży ponad 200 milionów lat temu, gdzieś na początku ery dinozaurów. One razem z jaszczurkami i wężami należą do gadów łuskonośnych,
ale jaszczurkami nie są, choć przyznacie Państwo, że ta hatteria no bardzo jaszczurkę przypomina, ale wygląda faktycznie tak dosyć prehistorycznie. Ma takie na grzbiecie i na głowie taki rząd wyrostków. Co ciekawe, wszystkie te sfenodonty mają takie specyficzne uzębienie, które polega na tym, że zęby są na stałe przerośnięte do szczęki, więc u hatterii i u wszystkich jej kuzynów nie ma wymiany zębowej, co jest dosyć niespotykane. U gadów generalnie zęby podlegają wymianie całe życie. Gady gubią zęby i na ich miejscu wyrastają nowe. U sfenodontów jest inaczej, te zęby są na stałe przyrośnięte do szczęki. Z wiekiem czasami z tyłu hatterii wyrastają jakieś nowe zęby, ale generalnie jest to uzębienie stałe. Państwo to widzą na czaszce po prawej stronie. No, że tutaj rzeczywiście te szczęki trochę wyglądają inaczej niż szczęki takiej, powiedzmy, jaszczurki. Bardzo ciekawie wygląda budowa czaszki hatterii. Jak Państwo spojrzą na tę planszę po prawej stronie na górze, to widzimy czaszkę hatterii od góry. I tam widzimy taki maleńki otworek na samym środku. To jest oko ciemieniowe, trzecie oko. U gadów generalnie, w ogóle u już takich prawdziwie lądowych kręgowców, nie ma trzeciego oka. To oko, ten otwór na górze czaszki, on występuje u prymitywnych kręgowców wodnych, u ryb, u płazów, ale jakby na tej linii w kierunku gadów ten otwór się no, zamyka, powiedzmy, i oko, trzecie oko, no, weszło do środka głowy, tak sobie powiedzmy. My je dzisiaj mamy w postaci takiego narządu, który jest we wnętrzu naszej głowy, który się nazywa szyszynką. Szyszynce być może Państwo słyszeliście. Szyszynka odpowiada za metabolizm melatoniny, więc służy rzeczywiście jakby no wychwytywaniu światła, ale u nas i u generalnie gadów, ssaków, ptaków, no, skoro nie wystaje sobie ta szyszynka w postaci takiego oka ciemieniowego na górze czaszki, no to światło jest do niej dostarczane przez normalną parę oczu. Czyli to jest takie trzecie oko, które czerpie światło przez dwoje tych normalnych, nazwijmy to sobie, oczu i odpowiada za, jak powiedziałem, za tą fizjologię związaną z rytmami dobowymi, z rytmami dnia i nocy. Skoro operuje tutaj tym metabolizmem melatoniny, no to odpowiada za ten cykl dzień-noc, dzień-noc. Hatteria jest tym przykładem gada. Tak jak powiedziałem, u gadów generalnie już nie ma tego trzeciego oka na szczycie czaszki, a hatteria jest przykładem takiego gada, u którego się to oko ciemieniowe ostało i jest widoczne cały czas na szczycie głowy. Więc jest to cecha dosyć prymitywna, która pokazuje, że rzeczywiście to jest taki gad no, o dosyć prymitywnej anatomii, dosyć prymitywnej budowie. Być może dlatego on został jakby dołączony do tych żywych skamieniałości, ale jeśli chodzi o wszystkie sfenodonty, to hatteria jest dzisiaj jedynym żyjącym przedstawicielem tej grupy. To jest jedyny gatunek. I teraz sobie sprawdźmy, czy rzeczywiście, mimo tych prymitywnych cech, hatteria pasuje do definicji stabilomorfizmu. Proszę Państwa, wszystkie inne sfenodonty, jakie znamy, są oczywiście wymarłe. One powstały na początku ery mezozoicznej. Tu jest przykład, jak wyglądały mezozoiczne sfenodonty. W okresie jurajskim żyła taka grupa sfenodontów zwana pleurozaurami. To były morskie gady. Ja w trakcie wykładu o gadach morskich nie wspomniałem nic o pleurozaurach, ponieważ jest to grupa niezwykle marginalna. One nie osiągnęły jakiegoś spektakularnego sukcesu, w ogóle sukcesu ewolucyjnego nie osiągnęły. Istniały w okresie jurajskim, pod jego koniec wymarły. Były przystosowane do życia w morzu. Tu Państwo widzą takie dwa przykłady. Paleopleurozaurus żył we wczesnej jurze, powiedzmy 180 milionów lat temu na terenie Niemiec. Wykopano jego szczątki. Pleurozaurus żył w późnej jurze, mniej więcej 150 milionów lat temu i Państwo tu mają taką płytę wapienia litograficznego z Bawarii, z tym właśnie pleurozaurem. No zwierzę takie, powiedzmy, do 1,5 metra długości, wężowato wyciągnięte, kończyny zredukowane, krótkie, cały czas tak przylepione, powiedzmy, do ciała, czaszki wydłużone, uzębienie też stałe, nie było tej wymiany zębowej. Prawdopodobnie one były przystosowane do odżywiania się rybami, więc polowały po prostu w wodzie na ryby. Jak takie węże morskie sobie pływały,
No, kompletnie to nie przypomina tej dzisiejszej hatterii. Więc w mezozoiku rzeczywiście sfenodonty były dosyć zróżnicowane. One żyły na lądach, były takie, które żywiły się roślinami, były takie, które się odżywiały jakąś twardą zdobyczą. Pleurozaury żyły w morzach i polowały na ryby. No, ale ta dzisiejsza hatteria jest faktycznie takim po prostu reliktem dawnego zróżnicowania tej grupy. I to jest gatunek, który powstał całkiem niedawno. Hatteria nie powstała przed ostatnim wielkim wymieraniem, więc hatteria, jak i wszystkie sfenodonty, nie spełnia definicji stabilomorfizmu. Powszechnie jest uznawana za żywą skamieniałość, czy sfenodonty są powszechnie uznawane za żywą skamieniałość. Znaczy, że jest to cała grupa, no to to już odpada oczywiście, natomiast sama hatteria jako gatunek nie spełnia tej definicji, więc stabilomorfem po prostu nie jest. Wygląda dosyć prymitywnie, ma pewne prymitywne cechy w swojej budowie, jak no, chociażby obecność tego trzeciego oka i ten rząd takich wyrostków w postaci grzebienia na grzbiecie czy na głowie, ale stabilomorfem niestety nie jest. Idziemy dalej. Teraz przeskakujemy do bezkręgowców. Jest taka grupa bezkręgowców, spokrewniona, powiedzmy, nie tak znowu daleko z mięczakami, która żyje dzisiaj. Są to ramienionogi, brachiopoda. To są takie przedstawiciele dewońskich tutaj na tym obrazku ramienionogów, czyli sprzed 300 kilkudziesięciu milionów lat z rodzaju Spirifer. Ramienionogi powstały w Kambrze w erze paleozoicznej, czyli między 540 a 250 milionów lat temu, były zwierzętami niesłychanie zróżnicowanymi. One wyglądają w ten sposób, tak jak powiedziałem, przypominają małże, mają dwie skorupki, ale małże mają, to jest trochę taka zmyła, bo małże mają skorupkę lewą i prawą, a ramienionogi mają skorupkę grzbietową i brzuszną, czyli górną i dolną, a nie lewą i prawą. I tu, jak Państwo widzą, z tej skorupki grzbietowej, w skorupce grzbietowej jest taki otworek, foramen pedunculare, tak się nazywa, czyli otworek na nóżkę. I z tego otworka wystaje sobie taka mięsista nóżka i tak jak to widzimy na tym obrazku na dole, te dwie skorupki są przymocowane do tej nóżki. Nóżka jest przyłączona do substratu, do dna po prostu morskiego i to zwierzątko sobie tak siedzi. Więc one trochę inaczej też wyglądały za życia niż małże, które sobie po prostu siedzą na dnie morza, zagrzebują się albo cementują do dna morskiego jakimś bisiorem. Ramienionogi, stąd ich nazwa, właśnie za pomocą takiego ramienia wystawały sobie na dno morza. Kiedy otwierały skorupkę, no to w środku znajduje się taki mięsisty aparat filtrujący, zwany lofoforem. To jest taki spiralnie zwinięty taki jęzor, od którego jeszcze takie włoski odchodzą i ten ramienionóg sobie po prostu filtruje wodę. No, otwiera sobie właśnie te skorupki grzbietową i brzuszną i tam filtruje plankton. To są filtratory morskie. W paleozoiku, tak jak powiedziałem, czyli więcej jak te 250 milionów lat temu, ramienionogi były grupą niezwykle zróżnicowaną, niesłychanie. W środowiskach rafowych, w środowiskach generalnie morskich, takich płytkomorskich, w sedymentacji węglanowej było ich bardzo dużo. Tu jest przykład po lewej stronie, Państwo macie różnych dewońskich ramienionogów. Mamy tam jakieś szelwinelle, tak, to były takie płaskie ramienionogi. Mamy tutaj różne, jakieś tam przedstawicieli strofomenida, zdaje się. To też było wiele różnych linii ewolucyjnych tych ramienionogów, wiele różnych rzędów. I kiedy kończy się era paleozoiczna, kiedy mamy wymieranie permskie, to największe wymieranie w dziejach Ziemi, to ramienionogi nam dostają po prostu kopa solidnego, prawie wymierają i w erze mezozoicznej, w erze dinozaurów, ramienionogi zostały niemal całkowicie zastąpione przez małże. Małże już istniały wcześniej, ale były grupą taką mało zróżnicowaną, gdzieś tam w cieniu się kryły. Tymi głównymi takimi oskorupionymi filtratorami morskimi były właśnie ramienionogi, ale kiedy większość ich wymarła pod koniec permu, no to nagle nisze ekologiczne się zwolniły i zostały zajęte przez małże. I w erze mezozoicznej, w erze dinozaurów, to ramienionogi zaczęły być tymi organizmami takimi niszowymi, akcesorycznymi i tak jest do dzisiaj. Ich różnorodność biologiczna malała od początku mezozoiku aż do dzisiaj. Dzisiaj żyje taki przedstawiciel ramienionogów, zwierzątko reliktowe. Rzadko można je spotkać, głównie, tak jak mówię, w płytkowodnych środowiskach występują małże, jeśli idzie o filtratory, a
ale dotrwał do dzisiaj taki rodzaj, co się nazywa lingula. I to jest rodzaj konkretny. Wygląda w ten sposób. Niewielkie zwierzątko. To jest taki ramienionuk zagrzebujący się akurat w osadzie. Ma taką mięsistą nóżkę, jak Państwo widzą. I ta lingula, co ciekawe, takie same skamieniałości, które wyglądają identycznie jak skorupki tej dzisiejszej linguli, znane są aż z Kambru, czyli mają ponad 500 milionów lat. Pierwsze wielkie wymieranie ordowickie to jest tam około 400, powiedzmy 80, 470 milionów lat temu, coś takiego. Czyli wychodzi na to, że ten jeden rodzaj ramienionoga, lingula, żyje od Kambru, czyli przeżył wszystkie wielkie wymierania, całą piątkę. I ordowickie, i dewońskie, i permskie, i triasowe, i kredowe. Czyli nie tylko te ostatnie, ale wszystkie. Co zatem z tego wynika? No to, że lingula jest tym stabilomorfem. Lingula pasuje nam do tej definicji, bo jest to jeden rodzaj i przeżył minimum jedno wymieranie, przeżył wszystkie wielkie wymierania. Są tacy badacze ramienionogów, tutaj eksperci konkretnie tej grupy, którzy twierdzą, że no lingula to też jest wiele gatunków, być może nie wszystkie te kambryjskie lingule to tak naprawdę jest ten jeden rodzaj lingula, niektórzy wyróżniają tutaj, że mówią, że to są może inne rodzaje, ale generalnie jest taka część, która jest zgodna z tym, że generalnie rodzaj lingula żyje od Kambru, więc no to już mamy pierwszego kandydata, mamy, proszę Państwa, tego pierwszego stabilomorfa, czy jak kto woli, pierwszą żywą skamieniałość. Jest nim mała, niepozorna lingula, jeden rodzaj z całej, niegdyś niezwykle zróżnicowanej grupy morskich bezkręgowców filtrujących ramienionogów. Następna grupa kandydatów, następny kandydat tutaj do miana stabilomorfa, to jest łodzik. Widzą Państwo muszle, przekrój przez muszle takiego łodzika. Chodzi o dzisiejszy gatunek łodzika, Nautilus pompilius, tak się nazywa. Zwierzątko, które sobie żyje w Oceanie Indyjskim. Tam je można spotkać. No, to zobaczmy sobie, jak wygląda za życia. O, tak ładnie. Czasami w różnych oceanariach, akwariach możecie Państwo te łodziki zobaczyć. Wygląda również prehistorycznie. Podobna sprawa jak z tą hatterią. Hatteria wyglądała tak prehistorycznie, miała ten jakiś taki grzebień na grzbiecie, trochę tak jakieś pradawne jaszczury. Tu z kolei łodzik, ten dzisiejszy Nautilus, przypomina trochę mezozoiczne amonity, czyli te spiralnie zwinięte głowonogi. Chociaż każdy, kto się kiedykolwiek interesował paleontologią czy geologią, to wie, że między tymi muszlami łodzików a amonitów jest masa różnic. Jedyne, co je łączy, to w zasadzie to, że są to muszle spiralnie zwinięte, ale ich anatomia wewnętrzna, no, ich anatomia i morfologia są zupełnie różne. Łodziki mają ten taki kaptur na główce, coś czego amonity na przykład nie miały. No i mają czułki tutaj wystające, jak Państwo widzą, na dole mają ten lejek, no i parę wielkich oczu. Łodzik, ten rodzaj Nautilus, znany jest, proszę Państwa, z naszej tej ery kenozoicznej. Najstarsi przedstawiciele znani są z trzeciorzędu, mają tam kilkadziesiąt milionów lat, to jest maks. Czyli rodzaj Nautilus, dzisiejszy łodzik, mimo że wygląda prehistorycznie i jest uznawany za żywą skamieniałość, no tak naprawdę do tej definicji stabilomorfizmu nie pasuje. Jeszcze do tego dodajmy sobie inne łodziki. Zobaczmy, jak kopalne łodziki wyglądały. To, że ten dzisiejszy łodzik jest tak spiralnie zwinięty, to jest rzecz dość nowa ewolucyjnie, bo takie spiralnie zwinięte łodziki to gdzieś tam może w erze mezozoicznej zaczęły się pojawiać. Oczywiście inne rodzaje, inne gatunki niż ten dzisiejszy, ale w erze paleozoicznej żyły takie łodziki o prostych muszlach, a i były takie, proszę Państwa, w starszym paleozoiku, w ordowiku, w sylurze, czyli te powiedzmy 400 kilkadziesiąt milionów lat temu, które były olbrzymie. Tu Państwo widzą taki kameroceras, rodzaj łodzika, który mamy w skali z nurkiem, no to było wielkie zwierzę, to były olbrzymie drapieżniki wczesnego paleozoiku, do powiedzmy no tam 10 czy kilkunastu być może metrów dorastały, proste muszle, kompletnie to nie przypomina tego dzisiejszego łodzika, więc i ta cała grupa jest dużo bardziej zróżnicowana niż się powszechnie sądzi i no ten dzisiejszy łodzik
nie jest aż tak stary, jakbyśmy tego chcieli, więc łodziki, czy to cała grupa, czy ten dzisiejszy gatunek, stabilomorfem niestety nie jest. Idziemy dalej i teraz znowu przeskakujemy do kręgowców. Ja specjalnie to tak ułożyłem, że raz kręgowce, raz bezkręgowce. I teraz mamy ciekawą rybę, która też jest takim no, bardzo emblematycznym przykładem żywej skamieniałości. Tak się zawsze pisze, że to jest właśnie żywa skamieniałość. Obok hatterii chyba najbardziej znana, Latimeria. Latimeria to jest ryba kostno-szkieletowa. Jak być może Państwo kojarzą, podział ryb tych dzisiejszych jest taki, że ryby generalnie no, współczesne dzielimy na ryby chrzęstno-szkieletowe, to są rekiny i płaszczki i chimery, i mamy ryby kostno-szkieletowe. Latimeria jest właśnie rybą kostno-szkieletową, ma szkielet, one mają taki bardziej skostniały. Konkretnie należy do ryb mięśniopłetwych, czyli tych, z których wywodzą się kręgowce lądowe, czworonogi, my, a dokładnie do takiej grupy zwanej celacantami. Actinistia to się po łacińsku nazywa, albo celacantiformes, celacanty po polsku. Jest jedynym dziś żyjącym przedstawicielem celacantów właśnie, mimo że ta grupa, jak się za chwilę przekonamy, podobnie jak w przypadku łodzików, podobnie jak w przypadku hatterii, no była dużo bardziej zróżnicowana. Latimeria to jest w ogóle przykład tak zwanego efektu Łazarza. To jest taki efekt w paleontologii, który polega na tym, że czasami badacze uznają jakieś zwierzę, jakiś gatunek za wymarły, ale po jakimś czasie się okazuje, że to zwierzę jednak przeżyło do dzisiaj, tylko żyło w jakimś odciętym, niedostępnym regionie świata. Tak było z Latimerią. Tu po lewej stronie Państwo widzą panią o nazwisku Latimer, razem z taką wyłowioną z Oceanu Indyjskiego właśnie Latimerią. To są ryby, które żyją głęboko, na dużych głębokościach, więc są takie dosyć nieuchwytne, pływają powoli. To są duże ryby, jak zaraz Państwo zobaczą. No, wyglądają też tak prehistorycznie, rzeczywiście przypominają no, tutaj tak powiedzmy tych swoich pradawnych kuzynów, czy generalnie ryby mięśniopłetwe. Proszę zwrócić uwagę na ogon, na płetwę ogonową, która w przypadku nie tylko Latimerii, ale całej tej grupy ryb, celacantów, jest bardzo charakterystyczna. To jest tak zwana trificerkalna płetwa ogonowa, czyli ona się składa z trzech płatów. U rekina mamy, czy u większości ryb mamy dwa płaty, górny i dolny, prawda? A tutaj mamy trzy płaty, mamy górny, dolny i na czubeczku ogona, sam koniec ogona, tworzy taki mały płateczek, zwany przez paleontologów psim ogonkiem. Latimeria ma taki psi ogonek, wszystkie celacanty zresztą miały. Tutaj widzimy w kali z człowiekiem, z nurkiem. To są duże ryby, one mogą mieć no, 2 metry długości, spora ryba. One mają te płetwy, są rybami mięśniopłetwymi, więc im szkielet cały wnika tutaj w płetwy razem z mięśniami i one się potrafią poruszać po dnie morza w taki sposób, że korzystają z płetw piersiowych i brzusznych, tak jak czworonogi z kończyn krocznych. One potrafią kroczyć po dnie morza. Latimeria, jak podpłynie gdzieś do dna, to jest w stanie od kamieni się odpychać płetwami i to wygląda tak, jakby ona się skradała sobie, kroczyła powiedzmy po kamieniach czy po jakimś piachu. Więc tutaj rzeczywiście to już bardzo pokazuje, że to jest ten bliski kuzyn tych ryb, z których wyewoluowały kręgowce lądowe. Oczywiście nie z celacantów, tylko z innej grupy ryb mięśniopłetwych. Tu jest też podobna sprawa jak z hatterią czy z łodzikiem. No, dzisiaj ryby mięśniopłetwe są słabo reprezentowane. Większość ryb kostno-szkieletowych współczesnych to są ryby promieniopłetwe, jak karp, jak szczupak, jak lin, jak okoń, jak łosoś. Większość ryb, które Państwo kojarzą, to są ryby promieniopłetwe. To jest najliczniejsza dziś żyjąca grupa kręgowców. Natomiast ryby mięśniopłetwe, no dzisiaj to mamy właśnie tą latimerię, która jest przykładem celacanta i mamy trzy gatunki tak zwanych ryb dwudysznych. Jeden żyje w Afryce, drugi w Ameryce Południowej, trzeci w Australii. Natomiast w przeszłości geologicznej tych ryb mięśniopłetwych było dużo, dużo więcej. Trzymając się tylko samych celacantów, to była grupa dużo bardziej no, zróżnicowana tak wielkościowo powiedzmy w przeszłości niż sama Latimeria. Wszystkie celacanty z grubsza wyglądały podobnie. Tutaj Państwo widzą taką rybę z rodzaju Macropoma, która również jest celacantem jurajskim sprzed około 150 milionów lat z Bawarii, z Zollenhofen. Mała rybka, mniejsza od
od tej Latimerii, taka no powiedzmy kilkadziesiąt centymetrów, ale wygląda podobnie, Państwo przyznają. No ma te, też, proszę zwrócić uwagę, tę charakterystyczną tryficerkalną płetwę ogonową z tym psim ogonkiem, o którym mówiłem, prawda? Więc wielu badaczy też sądzi, że Macropoma to być może też jest Latimeria, chociaż tak jak powiedziałam, tu są jednak pewne różnice w rozmiarze tych ryb, chociażby Latimeria jest dużo, dużo większa, no 2 metry może mieć, a to było zwierzątko takie powiedzmy no tam 40 centymetrów, dajmy na to to w porywach. A i były takie celakanty w erze dinozaurów w okresie kredowym, mniej więcej 100 milionów lat temu, które osiągały spektakularne rozmiary. Tu jest przykład takiej ryby Mausonia, która do 6 metrów długości mogła dorastać. Potężna ryba. Żyła w Afryce, na terenie dzisiejszego Maroko. W tamtym czasie, w połowie kredy, w takiej epoce zwanej Cenomanem, Sahara wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. Tam olbrzymie rzeki płynęły, były wielkie delty rzeczne, tereny takie rozlewiskowe. Zupełnie inaczej to wyglądało. W tych wielkich rzekach żyły olbrzymie ryby, między innymi wielkie ryby piły, na przykład takie po 5 metrów długości. I właśnie wielkie celakanty, jak ta Mausonia, potężna, potężna ryba. Więc różni się rozmiarem. Ale Państwo widzą, że no znowu to przypomina tą Latimerię dzisiejszą, prawda? Zwróćmy uwagę na płetwę ogonową. Znowu tryficerkalna z tym charakterystycznym małym psim ogonkiem. Teraz jak sobie zostawimy jeszcze je wszystkie z człowiekiem, no to mamy Mausonię największą, mamy ten niepodpisany obrazek, to jest Latimeria, mamy tą Macropomę. Więc widzimy, że tutaj generalnie one różniły się rozmiarami między sobą, ale była to, celakanty, jest to grupa dosyć taka konserwatywna morfologicznie, nazwijmy to. One kształtem są do siebie z grubsza podobne. Tak czy inaczej są to różne rodzaje. Mausonia to jest inny rodzaj, Macropoma to jest inny rodzaj, a Latimeria to jest jeszcze inny rodzaj, dlatego to nie są stabilomorfy. Mimo że Latimeria wygląda dość pierwotnie, wygląda dość prehistorycznie. Jest przykładem tego efektu Łazarza, o którym powiedziałem, a kopalne celakanty są do siebie dość zbliżone rozmiarem, zbliżone wyglądem, to jednak się różnią rozmiarem i są to po prostu inne rodzaje. Więc już nie możemy zaliczyć Latimerii ani jakiegokolwiek innego celakanta do stabilomorfów, więc przykro mi, tutaj podobnie jak Hatteria, podobnie jak łodzik, Latimeria, celakanty odpadają. I na koniec no, zostawiłem sobie tutaj chyba najlepsze, taka wisienka na torcie, skrzypłocze, proszę Państwa. No, organizmy kosmicznie wyglądające. Zaraz sobie przejdziemy do tego, jak one wyglądają. Najpierw sobie powiedzmy, co to są te skrzypłocze. Polskie nazwy są różne. Skrzypłocze, mieczogony też się tak mówi. To jest grupa takich kopalnych staroraków. Mamy tutaj drzewo filogenetyczne stawonogów generalnie. Państwo widzą, gdzie są owady. Owady są, powiedzmy, blisko razem ze skorupiakami po prawej stronie tego drzewa ewolucyjnego. Po lewej mamy taką grupę myriapoda, to są wije. No i między wijami a tą gałęzią biegnącą do skorupiaków i owadów mamy helicerata, szczękoczółkowce. Do tej grupy należą pajęczaki, pająki, skorpiony. W przeszłości geologicznej takie słynne wielkoraki, eurypterydy, o których kiedyś na jednym z wykładów Państwu miałem przyjemność opowiadać. I właśnie bliskimi kuzynami pająków, skorpionów i tych paleozoicznych wielkoraków są skrzypłocze. Więc to mimo tego, że one może bardziej przypominają niektórym skorupiaki, kraby czy homary, zresztą anglojęzyczna nazwa skrzypłoczy to jest horseshoe crab, czyli krab podkowa, bo one wyglądają, jak za moment Państwo zobaczą, tak podkowiasto, to one z krabami są dużo dalej spokrewnione niż z pająkiem czy skorpionem. To są bliscy kuzyni pająka, który siedzi teraz pewnie w kącie pokoju u niejednego z Państwa. Dużo bliżej ma do tego pająka niż do jakiegokolwiek kraba, czy homara, czy langusty. Tak wyglądają kopalne skrzypłocze. To są od nas z Polski jurajskie skrzypłocze sprzed 148 milionów lat. Skrzypłoc składa się z takich głównych trzech części. Jest ta duża tarcza głowowa, nazwijmy to sobie, zwana prosomą, to co właśnie przypomina niektórym końską podkowę. Jest ten segment taki tułowiowy zwany opistosomą i z opistosomy na dole wystaje taki cienki odwłok, nazwijmy to taki kolec, zwany telsonem, czyli trzy części: prosoma,
opistosoma i telson. Od nas z Polski znamy skrzypłocze. Takim stanowiskiem, gdzie występują doskonale zachowane skamieniałości skrzypłoczy, jest kamieniołom owadów brzezinki, o którym ja też Państwu przy różnych sytuacjach opowiadam, bo sam tam spędziłem lata prac wykopaliskowych, tam badania prowadziłem razem z kolegami i tam się trochę tych skrzypłoczy też naszukałem. Tam występują wapienie z końca okresu jurajskiego sprzed 148 milionów lat, między innymi z takich płytkich lagun. Masa skamieniałości, są amonity i są właśnie te skrzypłocze. Dużo, dużo różnych ciekawych skamieniałości. Dzisiaj o tych skrzypłoczach tutaj chciałbym najbardziej porozmawiać. Skały, w których znajdujemy te skrzypłocze, to są takie cienko laminowane, płaskie wapienie. Widzą Państwo po lewej stronie ekranu zdjęcie takiej płyty wapiennej i na tej płycie widzimy, że są takie małe, takie jakby dołki, takie łezki, takie dziurki, to są skamieniałe małże. Małże głównie z rodzaju Corbulomima, z takiego gatunku Corbulomima obscura, to są te z ryciny A, na rycinie tej B, czasami się takie większe małżyki trafiają z rodzaju Mesosaskella, ale głównie są te małe Corbulomima. Corbulomima po łacińsku znaczy udający korbule i po prawej stronie tej planszy Państwo widzą dzisiejszego małża z rodzaju korbula, no to Państwo widzą, że ta współczesna korbula i jurajska Corbulomima są do siebie uderzająco podobne. Te korbule to są takie małże cienko-skorupowe, nimi się żywią dzisiejsze skrzypłocze, bo takiego małżyka jest bardzo łatwo sobie tam rozetrzeć, otworzyć, zjeść. Cały ten jurajski wapień był pokryty tymi korbulomimami, cienkoskorupowymi małżami i w tych wapieniach znajdujemy te skrzypłocze. Co to znaczy? Te skrzypłocze przychodziły tutaj, był jakiś brzeg morza, jakaś laguna, wszędzie leżały sobie te małżyki, skrzypłocze przychodziły, żeby się tymi małżykami po prostu odżywiać. Co ciekawe, większość tych skrzypłoczy, no niemal wszystkie, które żeśmy odkopali i zbadali w Owadowie, to są skrzypłocze nieduże. To Państwo widzą skamieniałości po lewej stronie, no to tam największe to mogą mieć powiedzmy no tak do 10 cm, to już są olbrzymy. A dzisiejsze skrzypłocze mogą mieć duże rozmiary, no największe mogą mieć kilkadziesiąt centymetrów. Co to znaczy? Te jurajskie skrzypłocze z Owadowa to są babyczki, to są dzieci po prostu, to są młodociane skrzypłocze. W okresie jurajskim teren Owadowa to był po prostu taki żłobek skrzypłoczowy, płytki zbiornik, do którego dorosłe skrzypłocze przychodziły, tam składały jaja, tam się rodziły te skrzypłocze małe i sobie tam żyły przez jakiś czas w bezpiecznej lagunie, z dala od drapieżników, gdzie było pełno tych małżyków, mogły się nimi odżywiać. Państwo widzą porównanie tutaj tych naszych jurajskich skrzypłoczy polskich i skrzypłoczy współcześnie żyjących. Na tej planszy środkowej po lewej stronie mamy skrzypłocza dzisiejszego z gatunku Limulus polyphemus. Natomiast po prawej stronie mamy te nasze polskie jurajskie skrzypłocze z gatunku Limulus darwini, nazwane na cześć Karola Darwina oczywiście. Czyli mamy dwa gatunki, polyphemus dzisiejszy i jurajski darwini, ale oba należą do rodzaju Limulus. Czyli to już spełnia definicję stabilomorfizmu, prawda? Spełnia to kryterium taksonomiczne, no bo mamy jeden i ten sam gatunek dziś i w jurze. Skoro w jurze, to znaczy, że przetrwały to ostatnie wielkie wymieranie kredowe 66 milionów lat temu, więc skrzypłocze z rodzaju Limulus są stabilomorfami. Dzisiaj żyje też parę innych rodzajów skrzypłoczy, jest na przykład Carcinoscorpius, on żyje w Azji, Limulus żyje u wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych, u wybrzeży Nowego Jorku na przykład. Tam w sezonie letnim skrzypłocze wychodzą na plażę, żeby się rozmnażać masowo, tworzą takie orgie na jedną samicę, rzuca się wiele samców na plaży po prostu. Są zwierzęta niezwykle wytrzymałe, one mogą żyć w wodzie głębszej, płytszej i wyjść nawet na brzeg. Więc to się tyczy tylko ten stabilomorfizm tego rodzaju Limulus. Te żyjące w Azji, one tu już należą do innego rodzaju. Jak Państwo no, widzą to porównanie tych dwóch gatunków, one są do siebie generalnie dość podobne, różnią się jakimiś tam detalami tak naprawdę.
Dzisiejsze skrzypłocze to są zwierzęta niesłychane, niezwykłe. Wyglądają tak prehistorycznie, no, przypominają trochę tego twarzołapa z serii Obcy, Facehuggera. Mają ogromne zastosowanie, proszę Państwa, w biomedycynie i w przemyśle kosmicznym. Tu Państwo widzą taką, no już taki przemysłowy, powiedzmy, przemysłowe zastosowanie skrzypłoczy, gdzie pozyskuje się z nich krew. Po prawej stronie Państwo widzą buteleczkę krwi skrzypłocza, która ma niebieski kolor, dlatego że u skrzypłoczy co innego jest nośnikiem tlenu niż u nas. U nas krew jest czerwona, dlatego że nośnikiem tlenu u nas jest hemoglobina. Państwo na pewno słyszeliście o hemoglobinie. Centralna część hemoglobiny to jest tak zwany hem, w której centralnej części tego hemu znajduje się atom żelaza. Wnioski żelaza, powiedzmy tego trójwartościowego, są czerwone, więc krew jest czerwona. U skrzypłoczy nie ma hemoglobiny, jest, proszę Państwa, hemocyjanina, w której atomem centralnym nie jest już żelazo, ale uwaga, miedź. A związki miedzi są oczywiście niebieskie, więc krew skrzypłoczy również jest niebieska. Wygląda to no, tak dziwnie trochę. Ta krew no, była, skrzypłocze były w ogóle masowo odławiane swego czasu, teraz są pod ochroną, ale wyławiało się je na potęgę, pobierało się z nich właśnie krew. Ta krew ma niesłychane właściwości reagowania na bakterie gram ujemne, na toksyny produkowane przez bakterie gram ujemne. Dlatego ma w biomedycynie ogromne zastosowanie. Tutaj badania takie biomedyczne nad krwią skrzypłoczy są bardzo perspektywiczne. Być może pomogą w przyszłości w walce z wieloma chorobami. Kto wie z jakimi. To jest naprawdę rzecz taka bardzo przyszłościowa. Dodatkowo, proszę Państwa, ta krew ma również zastosowanie takie bardziej, powiedziałbym, kosmiczne. Dlatego, że ta krew ma ciekawe własności takie, że kiedy jest podejrzenie, że na jakiejś powierzchni mamy kontaminację jakąś właśnie bakterią, no to jakieś zanieczyszczenie, no to kiedy wylejemy krew skrzypłocza, to ta krew tworzy wokół tych bakterii takie agregaty widoczne gołym okiem, zamyka po prostu w sobie to zanieczyszczenie, zamyka w sobie te bakterie. No więc absolutnie niesłychane właściwości, dlatego zawsze na jakichś sondach, stacjach kosmicznych czy w takim przemyśle kosmicznym dezynfekuje się wszystko krwią skrzypłocza. I zawsze no, gdzieś tam na promach kosmicznych też powinna być fioleczka z krwią skrzypłocza w razie podejrzenia właśnie o kontaminację. Także jak Państwo widzą, no, zwierzęta, które prawdopodobnie dzięki tej właśnie krwi, która daje im takie niesłychane właściwości reagowania na te bakterie gram ujemne, na te toksyny, one być może dzięki temu są tak odporne na różne warunki. One mogą wytrzymać różne temperatury, różne zasolenie. Zwykle organizmy są no, bardzo wrażliwe na takie czynniki. Skrzypłocze są tutaj bardzo, bardzo odporne. Być może dlatego rodzaj Limulus nie zmienił się przez miliony, miliony lat. Jeszcze tak sobie pooglądajmy te jurajskie skrzypłocze. No tu Państwo widzą, one ładnie wyglądają. Niekiedy mamy no kompletne w owadowie te skrzypłocze, gdzie mamy prosomy, opistosomy i telson. Czasami zdarzają się okazy zachowane od spodu, czyli nie od strony pancerza, tylko od tej strony brzusznej. Tu po prawej Państwo widzą taki okaz, gdzie tam widać odnóża i są zachowane nawet te miejsca, gdzie były skrzela, bo skrzypłocze pod tarczą głowową mają odnóża, a niżej mają skrzela, które sobie tak falują zazwyczaj. Więc nawet i tego typu skamieniałości takie rzadko są ekstremalnie no, spotykane w stanie kopalnym rzeczy, kiedy mamy właśnie tego skrzypłocza zachowanego od tej brzusznej strony. Ciekawa sprawa jest taka, że skrzypłocze bardzo często współczesne są pokryte epibiontami. Tu Państwo mają tego przykład na planszy. Epibionty to jest taka ogólna nazwa dla różnych rodzajów zwierząt morskich, które cementują się w środowiskach morskich do jakiegoś twardego podłoża. To może być jakaś skała, to może być jakiś fragment po prostu twardszego dna morskiego, tak zwane twarde dno, na którym jest jakaś mineralizacja, ale to mogą być i ciała innych zwierząt. Po co to robią te epibionty? Po to, żeby sobie filtrować substancje odżywcze z toni wodnej. Więc jeżeli
przycementujemy się, będąc takim epibiontem, do takiego skrzypłocza, no to on, chodząc sobie po dnie morza, ruszając tam swoimi odnóżami, tworzy jakiś ruch wody, tworzy prąd wody. Ten prąd wody sprawia, że ten epibiont, który porasta tego skrzypłocza, może sobie filtrować te jakieś biogeny z wody morskiej. Państwo widzą, że no niektóre z tych skrzypłoczy mogą być bardzo obrośnięte tymi epibiontami. Tak to wygląda. I to jest rzecz generalnie powszechna w środowiskach morskich. Tymi epibiontami mogą być różne organizmy. To mogą być jakieś rodzaje skoropiaków. Państwo pąkle pewnie kojarzą. To mogą być jakieś rodzaje wieloszczetów na przykład. To mogą być mszywioły. To różne zwierzęta, epibionty to jest taka bardziej nazwa ekologiczna ze względu na tryb życia, a nie jakaś jedna grupa taka systematyczna. To nie jest jakaś jedna linia ewolucyjna, nie, to mogą być różne organizmy, które się po prostu przystosowywały do takiego trybu życia. I teraz co ciekawe, za życia zazwyczaj młodociane skrzypłocze nie dają się pokryć tymi epibiontami, dlatego że młodociane skrzypłocze przeważnie zakopują się w osadzie. Jak się zakopią w osadzie, no to nic nie może ich porosnąć, no bo po co taki epibiont ma porosnąć kogoś, kto się zakopie w osadzie? Wtedy nie będzie mógł sobie filtrować pokarmu z toni wodnej, prawda? Dodatkowo te młodociane skrzypłocze przeważnie są pokryte taką kwaśno-lipidową powierzchnią, dajmy na to, no, która też tego życia tym epibiontom nie ułatwia. I tak się dzieje przeważnie. Natomiast kiedy badano skrzypłocze dziś żyjące w hodowli i nie dano im w hodowli jakiegoś takiego, wiecie Państwo, miłego, przyjemnego, morskiego, piaszczystego dna, tylko twarde dno typu szyba, gdzie nie mogły się zagrzebać, no to się okazywało, że na tych skrzypłoczach pojawiał się zakwit jakichś glonów, konkretnie takich glonów z gatunku Zotamnium duplicatum, które porastały te młodociane skrzypłocze całkowicie, skrzela im porastały i te młodociane skrzypłocze ginęły. Nie mogły się zakopać, nie mogły się schować przed tymi glonami. I co ciekawe, my na niektórych tych skrzypłoczach z Owadowa jurajskich również znaleźliśmy ślady takich drążeń, które powstają na skutek działalności jakichś organizmów grzybopodobnych prawdopodobnie, kiedy właśnie są takie warunki beztlenowe, kiedy nie ma tlenu, kiedy takie glony, kiedy dochodzi do zakwitu glonów w środowisku beztlenowym, wtedy jakieś grzyby też porastają, takie skrzypłocze. Państwo widzą na planszy po lewej stronie w przybliżeniu fragment takiego skrzypłocza jurajskiego, na którym widać taką drobną siateczkę, na którym prawdopodobnie była sieć jakichś właśnie takich grzybopodobnych tutaj tworów. No, jeżeli takie grzyby i glony porosną, te skrzela skrzypłocza, no to już jest kaplica, taki skrzypłocz po prostu ginie. Tu mamy jeszcze zbliżenie na te mikrodrążenia właśnie na powierzchni tych skrzypłoczy. Tutaj dla porównania jeszcze pokazałem, jak z prawej strony czasami tego typu mikrodrążenia organizmów grzybopodobnych w stanie kopalnym zachowują się na zębach nawet kręgowców, w tym wypadku na zębach rekinów z takiego rzędu Orectolobiformes z Jury z środkowej, z Keloweju, więc generalnie no, tego typu taka infekcja grzybicza może się przydarzyć nawet zębom rybim, jak widzimy. Natomiast no, tu się przydarzyła jurajskim skrzypłoczom. Jaki był scenariusz tej historii? To była sobie laguna, gdzie żyły sobie te skrzypłocze, dorosłe przychodziły, składały jaja, rodziły się młode. Jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, te młode sobie żyły w spokoju, nie było tu drapieżników, żywiły się jakimiś małżykami. Ale te młode były mniej odporne na takie duże zmiany środowiskowe. W którymś momencie przyszło taka strefa beztlenowa, gdzie nie było tlenu, zaznaczona tutaj na planszy B, tym takim fioletową chmurą. Dorosłe skrzypłocze, które były bardziej tutaj wyczulone na takie subtelne zmiany środowiska, uciekły. Młodociane zostały i prawdopodobnie przez to zginęły, bo w tej strefie beztlenowej zaczęły się rozwijać jakieś właśnie te mikrodrążenia grzybów czy organizmów grzybopodobnych, to wszystko je tam oplotło i one zginęły, ale też dzięki tej strefie beztlenowej żaden ścierwojad nie mógł potem dopaść tych skrzypłoczy i my ich skamieniałości możemy teraz odkopywać w Owadowie i możemy je badać. Ja mogę Państwu o nich dzisiaj opowiadać, więc to taka trochę smutna historia, ale z takim myślę jednak happy endem na koniec, że dzięki tym przykrym takim losom tych młodych, no babyczków skrzypłoczy, małych tych dziecinek,
No jednak możemy coś więcej o ich biologii, o ich ewolucji, tej niezwykle rzadkiej w historii stawonogów w grupie no, powiedzieć. Podsumowując wszystkie te organizmy, o których sobie powiedzieliśmy, podsumowując dzisiejszy wykład, to jest taka plansza, gdzie widzimy te ostatnie 542 miliony lat. Na czerwono mamy zaznaczone wielkie wymierania. Jedynka to jest wymieranie, to jedynka ta rzymska, tak? Jedynka rzymska to jest wymieranie to ordowickie, dwójka to jest wymieranie dewońskie, trójka to jest permskie, czwórka triasowe, piątka kredowe. A po prawej stronie mamy dzień dzisiejszy i mamy te organizmy współcześnie żyjące. Latimerię, Nautilusa, czyli łodzika, mamy tego skrzypłocza Limulus i mamy parę innych. I teraz zobaczmy sobie, kto, tak podsumujmy sobie to, kto będzie tym stabilomorfem. Od góry, Latimeria. Latimeria to jest ryba, która powstała niedawno. Celakanty pojawiły się dużo wcześniej w erze paleozoicznej, no ale wiemy, że patrzymy na zwierzęta najwyżej na poziomie rodzajowym, więc Latimeria oczywiście odpada. Nautilus, łodzik, podobna sytuacja. On jest trochę starszy, gdzieś tam pojawił się w połowie trzeciorzędu, ale no niestety już po ostatnim wielkim wymieraniu. Z rekinów, rzecz, o której nie powiedziałem, no to jest taki rodzaj takiego rekina Brachelurus. To jeden z gatunków, to jest, zdaje się, rekin ślepy, chyba tak to się nazywa po polsku. I on gdzieś tam zahacza o ostatnie wielkie wymieranie, więc tutaj jest z nim znak zapytania podany. No więc on jest tak na granicy. Za mało chyba wiemy o zapisie kopalnym tego konkretnego gatunku rekina, żeby móc stwierdzić jednoznacznie, czy on będzie tym stabilomorfem, czy nie. Tak czy inaczej, rekiny jako cała grupa to już Państwo wiedzą, że stabilomorfami żadnymi nie są. Mamy tego Limulusa, skrzypłocza, który no, pojawił się w jurze, przetrwał ostatnie wielkie wymieranie, więc jak najbardziej jest stabilomorfem. I potem mamy dwa przykłady roślin, to o czym ja dzisiaj nie mówiłem. Oba przykłady, które są stabilomorfami. Mamy rodzaj ginkgo, to jest, proszę Państwa, miłożąb. Jak Państwo kojarzą reklamy produktów na pamięć na przykład, no to tam jest zawsze wyciąg z ginkgo biloba. Właśnie to jest miłożąb. I to jest roślina, która sięga początku ery dinozaurów. Więc miłożąb to jest roślina, miłożąb dwuklapowy, taki słynny na przykład. U nas w ogródku, jak się Państwo kiedyś przejdziecie do ogródka Muzeum Ziemi, to mamy posadzony taki miłożąb. Możecie Państwo zobaczyć, jak wygląda dziś żyjący stabilomorf z Królestwa Roślin. Ale również i roślina araucaria, która również sięga początku ery dinozaurów. Ma tam no ponad 200 milionów lat. Więc to są takie dwa przykłady z Królestwa Roślin, które tymi stabilomorfami są. Jest również taki kuzyn skrzypłocza, o którym ja dzisiaj nie mówiłem, Triops, czyli przekopnica, który również jak najbardziej tym stabilomorfem będzie. No i na koniec ta Lingula, czyli ten przedstawiciel ramienionogów, który pojawił się, tak jak powiedziałem, już w Kambrze, czyli no tam te 540 milionów lat temu, przeżył wszystkie pięć wielkich wymierań, chociaż tu, jak Państwo widzą, ta linia przy Linguli jest taka troszeczkę przerywana, bo jak powiedziałem, niektórzy badacze ramienionogów twierdzą, że te kambryjskie Lingule to być może nie jest to samo, co ta dzisiejsza Lingula. Tak czy inaczej, no były takie ramienionogi w Kambrze, które bardzo przypominały tą dzisiejszą Lingulę i większość badaczy uznaje je za ten sam rodzaj, więc można powiedzieć, że stabilomorfami ostatecznie są Limulus, skrzypłocz, miłożąb i araucaria, przekopnica i ramienionóg z rodzaju Lingula. Więc myślę, że tutaj no, rozprawiliśmy się z tymi wszystkimi zwierzakami, które tymi stabilomorfami czy żywymi skamieniałościami nie miałyby być. Już Państwo wiecie, które nimi są, które nimi nie są. I teraz bardzo chętnie odpowiem na Państwa pytania tyczące się tematu dzisiejszego wykładu, więc jest teraz chwila, żebyście Państwo jeszcze jakieś pytanie zadali na czacie. Jeżeli coś było niejasne, może coś nie wyjaśniłem do końca tak jak należy, to serdecznie zapraszam. Teraz postaram się tutaj zajrzeć do czatu i z Państwem trochę na zakończenie pogadać. Czy żywe skamieniałości ograniczają się tylko do roślin i zwierząt? Bardzo ciekawe pytanie. Generalnie ten podział, czy powiedzmy ta definicja, została ukuta dla zwierząt i roślin.
Ale tak po prawdzie, no to pasowałyby pewnie również do tego i na przykład bakterie czy grzyby, no bo czemu nie? Tylko problem jest taki, że my nie znamy zapisu kopalnego na przykład organizmów bakteryjnych dokładnie, bo one się raczej nie zachowują w stanie kopalnym. Więc póki co to jest raczej definicja, która się tyczy zwierząt i roślin. Jeżeli byśmy nagle znaleźli skamieniałość grzyba z ponad tych 66 milionów lat, taki gatunek, który żyje też do dzisiaj, albo gatunek jakiejś bakterii, zachowany jakimś cudem, to jasne, wtedy byłby to stabilomorf. Na razie zaliczamy tylko te gatunki roślin i zwierząt, które Państwu zaprezentowałem, natomiast to jest definicja taka, no, nazwijmy to sobie otwarta, generalnie wszystko tutaj można do niej wsadzić, to może być też bakteria, to mógłby być grzyb czy cokolwiek innego, no tylko oczywiście tego typu skamieniałości musielibyśmy znaleźć i musiałby to być gatunek, który żyje do dzisiaj. A co byłoby, gdyby amonity nie wymarły? No, gdyby amonity, to jest takie, wiecie Państwo, pytanie, co by było gdyby, no to tego generalnie nie wiemy i to jest takie trochę pytanie, no chyba nie do mnie jednak, bo to nie jest pytanie takie, które można zadać komuś, kto się zajmuje nauką czy popularyzacją nauki, tylko myślę, że raczej do pisarzy science fiction, co by było gdyby. Chociaż ja lubię czasami się zastanawiać na ten temat. Tu myślę, że dużo ciekawsze jest pytanie, dlaczego akurat amonity wymarły, a łodziki nie. Mimo, że w kredowych morzach pod koniec ery mezozoicznej one żyły w morzach, towarzyszyły sobie w różnych ekosystemach. Do dzisiaj badacze tego nie wiedzą. Jest wiele koncepcji. Badacze do dzisiaj starają się rozkminić to, czemu akurat amonity wymarły, a łodziki nie. Mimo, że to amonity były pod koniec mezozoiku bardziej zróżnicowanymi zwierzętami, miały dużo bardziej zróżnicowane kształty, rozmiary, tryb życia, środowisko życia niż łodziki prawdopodobnie. No ale dlaczego te akurat wymarły, a łodziki przetrwały? Tego tak naprawdę nie wiemy. Dlaczego amonity przetrwały trzy wielkie wymierania, a wymarły wraz z zakończeniem kredy? No, to jest dobre pytanie. Generalnie pod koniec kredy były gwałtowne zmiany środowiskowe, które faktycznie dotknęły masy różnych organizmów. My wiemy dzisiaj, że amonity tak naprawdę przetrwały to ostatnie wymieranie i wymarły krótko po nim. Są tak zwane dańskie amonity. Pierwsza epoka ery tej naszej kenozoicznej to jest tak zwany Dan. I my wiemy, że żyły tam amonity. Oczywiście one wymarły chwilę później, więc no to jest, w zasadzie można to sprowadzić do tego, że był to poniekąd efekt tego wymierania kredowego, ale dlaczego akurat wymarły to, a na przykład w tym wymieraniu, a nie wymarły w tym permskim, które było dużo, dużo większe i tutaj, no powiedzmy, zmiotło dużo więcej organizmów i morskich, i lądowych niż to kredowe, tego tak naprawdę nie wiemy. Pod koniec kredy miało miejsce załamanie się łańcuchów pokarmowych w morzach, ale we wszystkich innych tych wielkich wymieraniach też tak było. To jest ciągle wielka zagadka, tego do końca ciągle jeszcze nie wiemy. A co było przyczyną tsunami z Owadowa Brzezinek? Faktycznie w Owadowie była taka koncepcja, że jest tam zapis kopalny tsunami. Są takie skały, które nazywamy tsunamitami, taki zlep po prostu, zmiąchane takie osady, które prawdopodobnie mogły powstać na skutek tsunami. Co mogło być przyczyną, jeśli w ogóle to jest prawda? Ja się na sedymentologii nie znam, więc brak mi tu kompetencji, żeby tak to oceniać jednoznacznie, czy tam na pewno było to tsunami, czy nie. Jeśli było, no to co jest zazwyczaj przyczyną tsunami? Jakieś tąpnięcie skorupy ziemskiej, jedna płyta po prostu, jedna płyta tektoniczna ulega tąpnięciu, nazwijmy to, i dno morskie się po prostu tutaj rusza po prostu dno w pionie, więc woda się również ruszy i dochodzi do tsunami. Komentarz dla statystyk. Dziękuję panu za że nowo przeżywam dziecięcą fascynację paleontologą, napisał pan Krzysztof Michalski. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogę sprawić tyle radości, szczególnie jeśli
jest to związane z paleontologią. Jakie jest wytłumaczenie istnienia żywych skamieniałości z punktu widzenia teorii ewolucji? Trudno przecież założyć niezmienne przez tysiąclecia nisze ekologiczne, stabilne, geograficzne i tak dalej. No tak, faktycznie, jeżeli sobie popatrzymy na te skrzypłocze tylko, to tak jak powiedziałem, to są organizmy, które żyją, które są, to nie jest tak, że są przystosowane do jakiejś jednej niszy ekologicznej, ale one, tak jak powiedziałem, są bardzo odporne na różne warunki środowiska. Czyli faktycznie dosyć trudno jest sobie wyobrazić taką stabilną niszę ekologiczną, która będzie istniała przez miliony lat, chociaż są takie nisze ekologiczne, które mogą trwać miliony lat. Ta lingula jest świetnym przykładem. Ten ramienionuk to jest zwierzątko, które się zakopuje w osadzie i ono sobie od kambru może istnieć, bo tego typu nisza ekologiczna małego zwierzaczka, który się zakopuje w osadzie i filtruje sobie plankton z toni wodnej, no istnieje od tego kambru i to nie było tutaj jakoś bardzo zakłócone, więc tego typu warunki również mogą być. Natomiast w przypadku skrzypłoczy, to myślę, że raczej to poszło w stronę tego, że to były zwierzęta przystosowane do różnych środowisk. Skrzypłocze są odporne na duże wahania temperatury, na zmienne zasolenie. One mogą żyć i w środowisku morskim, ale i woda bardziej taka brakiczna czy słodka im nie przeszkadza. Mogą żyć, tak jak Państwu mówiłem, na lądzie. No to w zasadzie są bardzo odporne w głębokiej wodzie, w płytkiej. Tylko te, powiedzmy, warunki beztlenowe im nie sprzyjają, no bo wiadomo, że to są organizmy tlenowe, które oddychają tlenem, ale tak, no to po prostu mogą żyć no niemalże w każdych warunkach. Więc myślę, że w przypadku skrzypłoczy to nie jest tak, że one mają jakąś stabilną niszę ekologiczną, chociaż to, tak jak mówię, wchodzi w grę w przypadku tych innych stabilomorfów, linguli, czy na przykład tych roślin stabilomorfów, jak miłożąb czy araukaria. Natomiast to tutaj pod uwagę też trzeba brać, że mogą być takie organizmy, które będą przystosowane do różnych, zróżnicowanych warunków środowiskowych. Skrzypłocze są tego, mieczogony są tego doskonałym przykładem. Witam, bardzo ciekawy wykład. Pytanie, które przychodzi mi do głowy, to a co z paprociami? Czy paprotniki kopalne to inny gatunek? Generalnie tak, rzeczywiście paprocie uchodzą za takie rośliny dosyć prymitywne, bo to jest podobna sprawa jak z tymi rekinami czy krokodylami. Paprocie istnieją od ery paleozoicznej. Te kopalne to nie są te same paprocie, które żyją dzisiaj. Te dzisiejsze gatunki są stosunkowo młode ewolucyjnie, chociaż przyznam, że są takie paprocie wczesnojurajskie, zachowane ze Skanii, o których kiedyś Państwu opowiadałem, gdzie zachowały się ich komórki i stadia podziału komórkowego, mejoza się zachowała, gdzie, dzięki czemu my wiemy, że ilość materiału genetycznego u paproci jurajskich była taka sama jak u dzisiejszych, więc prawdopodobnie no, paprocie to jest też taki przykład organizmów, które zajmują dosyć stabilne środowisko, żyją w dosyć stabilnym środowisku, ale te dzisiejsze gatunki raczej to nie są te same, które żyły w erze mezozoicznej. Więc raczej stabilomorfami no, one nie będą. Czy możemy szukać stabilomorfów wśród ślimaków? Pyta Agata Kuźma. Myślę, że można spróbować. Ja nie jestem ekspertem od ślimaków. Na tyle, na ile kojarzę ślimaki, to wiem, że większość tych dzisiejszych ślimaków to są tak zwane neogastropody i one powstały gdzieś tam w okresie jurajskim, ale tak zróżnicowały się i stały się dość liczne w okresie kredowym. Więc są szanse. Są szanse. Wcześniejsze ślimaki paleozoiczne i takie, powiedzmy, wczesno-mezozoiczne, to już były zupełnie inne linie rozwojowe. Myślę, że są szanse. Wiem, że w erze kenozoicznej to już te ślimaki były też zupełnie inne niż w mezozoiku. Natomiast generalnie korzenie ewolucyjne dzisiejszych ślimaków, tych neogastropodów, sięgają właśnie gdzieś przełomowi Jury i Kredy, jakieś 150-140 milionów lat, więc byłyby na to szanse, tak mi się wydaje. Wiem, że wtedy na przykład powstały takie drapieżne ślimaki. Wcześniej takich drapieżnych ślimaków, powiedzmy, przed wczesną kredą nie było. Więc są szanse. Konkretnych przykładów nie znam, więc pewnie nie ma opisanych takich dokładnych stabilomorfów wśród ślimaków, ale myślę, że są szanse. Te neogastropody to jest grupa, która tutaj miałaby, będzie perspektywiczna pod tym kątem, tak powiem.
Moc z Panem i niech moc będzie z Wami również. Dlaczego akurat te zwierzęta i rośliny przetrwały, a nie inne? Szczęście? Czy miały jakieś szerokie nisze ekologiczne, czy inne rzeczy, które umożliwiły im przetrwanie? No tak jak powiedziałem, część to jest właśnie przystosowanie do szerokiego spektrum środowisk, skrzypłocze, a część to rzeczywiście dosyć stabilne nisze ekologiczne w stabilnych środowiskach, które się nie zmieniają. Ta lingula, czy właśnie te rośliny jak araukarie i miłżąby, prawda? I ginkgo. Jak zawsze świetna koszulka w temacie. Tak, właśnie starałem się, żeby było dzieje Ziemi, żeby było w klimacie środowych spotkań z dziejami Ziemi, of course. Ciąg dalszy do tsunami, nie można wykluczyć UFO. No, oczywiście, że nie można, jasne, że nie można wykluczyć UFO. No dobrze, jest proszę Państwa chwilka, żeby zadać może jakieś ostatnie jedno czy dwa pytania. Powoli będziemy sobie kończyli. Proszę Państwa, za tydzień wykład, oczywiście spotkanie środowe o godzinie 18, tradycyjnie na kanale Wszechnica. I za tydzień porozmawiamy sobie, proszę Państwa, o szczękach, wymarłych szczękach, czyli pogadamy sobie o ewolucji rekinów oraz innych dużych drapieżnych ryb. Dzisiaj już trochę o rekinach sobie powiedzieliśmy. Ja tak zajawiłem, że były różne dziwne rekiny w przeszłości geologicznej, ale za tydzień poświęcimy im cały wykład. Zobaczymy różne rekiny. To była grupa niesłychanie zróżnicowana. Miały różne kształty, rozmiary, jakieś dziwne wyrostki, zęby, spirale zębowe. Były wielkie rekiny, jak megalodon, które polowały na walenie. Były inne wielkie drapieżne ryby, które czasami połykały w całości inne ryby. Były ryby takie wielkie, wygrzbiecone, z dziwnymi takimi papuzimi niemalże dziobami. O tym wszystkim pogadamy sobie za tydzień, więc będą takie prehistoryczne szczęki, nazwijmy to sobie, więc gorąco zapraszam wszystkich fanów rekinów i innych dużych drapieżnych ryb. O tym będzie za tydzień. Patrzę w komentarze. Ostatnie pytanie. Czy Homo sapiens to stabilomorf? Nie. Homo sapiens to nie stabilomorf. Nasz gatunek żyje na Ziemi kilkaset tysięcy lat, to chyba 200 tysięcy lat, czy coś koło tego. No, a ostatnie wielkie wymieranie miało miejsce 66 milionów lat temu, czyli my się po prostu niestety, proszę Państwa, nie załapujemy, tak jak i wszystkie mamuty, nosorożce włochate i inne, to też stabilomorfy niestety nie są. No dobrze, dziękuję Państwu serdecznie za dzisiaj, bardzo mi było miło. Zapraszam za tydzień na spotkanie z rekinami i innymi morskimi stworami. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, to były środowe spotkania z dziejami Ziemi. Kłaniam się w pas i oczywiście paleontologiczne pozdrowienia dla wszystkich. Do widzenia, do zobaczenia, cześć!